18 maja 2016 roku odbyła się 19. sesja Rady Miejskiej Krzywinia w Domu Strażaka w Krzywiniu. Po oficjalnym rozpoczęciu i stwierdzeniu prawomocności obrad przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Motławska przystąpiła do realizacji zaplanowanego porządku obrad. Rada Miejska Krzywinia procedowała nad 3 uchwałami, które związane były z kilkoma niezwykle istotnymi aspektami lokalnego życia społeczno-gospodarczego. Jedna z nich dotyczyła wystąpienia gminy Krzywiń ze Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie. Inna procedowana uchwała dotyczyła zmian w budżecie. Na wniosek burmistrza Jacka Nowaka zwiększono aż o 302 080 zł środki na wydatki majątkowe. W tej kwocie znalazły się środki na realizację wielu przedsięwzięć, takich jak przydomowe oczyszczalnie ścieków, drogi publiczne, czyli budowa drogi na osiedle Młodych Krzywiń oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej, wiaty przystankowe, utwardzanie ciągu pieszego w Cichowie, budowę placu zabaw w Nowym Dworze oraz zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Krzywiniu na ulicy Mostowej. Ponadto samorządowcy większością głosów wyrazili zgodę na zmianę wieloletniej prognozy finansowej. Burmistrz miasta i gminy Krzywiń Jacek Nowak udzielił także odpowiedzi na interpelację radnego Leszka Majchrzaka dotyczącą inwestycji drogowej w miejscowości Kopaszewo.